Cześć, witam was bardzo gorąco, moi drodzy, w Hearts of Iron na dodatku No Step Back. Teraz sobie weźmiemy pod lupę achievement, który się nazywa No More Partition, czyli nigdy więcej już rozbiorów albo podziałów, jakkolwiek to się tłumaczy. Jako Polska musimy zdobyć Niemcy i ZSRR albo posiadać je w swojej frakcji. Prawie psycha dobiła 0%. Zapraszam do oglądania. A jeszcze jak chcesz więcej achievementów, to lajka zostaw i zaproponuj jaki następny. Pozdro. Dzisiaj zajmiemy się dwoma achievementami. Pierwszy to będzie No More Partitions, który rozwiążemy jako drugi, a pierwszym achievementem, który zrobimy, to jako Polska obalimy rewolucję tą. Peasant Revolution rozwalimy, nie? To będą dwa achievementy, którymi się dzisiaj zajmiemy. Więc tryb Ironman włączone, historyczne cele, Polska. Jedziemy. Boom. Zaczynamy. Dobra, zorganizujemy strajk chłopów, zostało zrobione i teraz mogę warczyć. Tak, mogę warczyć o influence, nie? Buf, buf. Po prostu mogę walczyć o influence, dać sprzęt i powiększać tutaj wpływy, żeby nasi ludzie przejmowali kontrolę nad danymi terenami. No i oczywiście sobie będziemy robić teraz jakieś... zaprosimy front morges i będziemy wzmacniać tutaj chłopów, nie? I milicję, bo musimy wygrać powstanie tymi chłopami, nie? Moi drodzy, jeżeli wam się podoba to, co robię i chcielibyście więcej kontentu z Hoja na kanale, pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał i polubić ten materiał, a ja już nie przeszkadzam w oglądaniu. A na eneba.com 3% taniej z kodem KRL. Dobra. I teraz chyba powinien wyskoczyć bunt chłopów. Chyba, że jestem... O, właśnie o to chodzi. Dokładnie. Jesteśmy buntem, Polskim Związkiem Chłopskim. Możemy sobie robić sejm lewicowy. Ty, ale ładnie rozegrałem tą wojnę, tak szczerze. Że aż mam tyle wojska pod swoją komendą, nie? Ładnie mi się udało to rozegrać, widzę. Dobra. Niech sobie polecą panowie na granicę teraz. Kraków stolicą powstania chłopskiego, świetnie. Dobra, to trzeba szybko zanihilować, w sensie Wilno zająć. I teraz będziemy wysyłali tutaj z powrotem wojsko, nie? Proszę na front. Panów też zaraz wystawimy. Tutaj sobie okrążymy jedną dywizję. Znaczy przynajmniej postaramy się okrążyć tą dywizję, żeby od attrition padła. Chociaż w sumie powiem wam tak, po co tu kombinować? Tu została głównie kawaleria, bo ja zmieniłem wszystkie template'y na kawalerię. A no rzeczywiście, dobra. Że tak powiem w period, nie? Że tak powiem, w period po prostu. Czyli przed siebie. Zobaczymy, czy wpadnie mi achievement. Dobra, zajmijmy resztę terytoriów północnych. Proszę państwa, no to jest... Boże, to jest tak prosty achievement, nie? Nawet nie ma o czym gadać. Wchodzić. Jeszcze tylko Warszawa, ale to... Jakby to powiedzieć... Te dywizje powinny moje wszystko zmiażdżyć, nie? Prędzej czy później. O, właśnie o tym mówię. Proszę bardzo! Polish Peasant Revolution. Odblokowano achievement. Mamy polską, jakby to powiedzieć, polskie powstanie komunistyczne zostało zrobione. Zobaczmy, czy na stronie zaliczyło. Tak. Polish Peasant Revolution zostało zaliczone. Świetnie. Dobra, tym razem Polska nie upadnie. Koronujemy króla, przedłużymy sobie to, bo musimy jak najszybciej zająć Czechy. Jak najszybciej się musimy rozbudować, idziemy w Full Artillery Complete 2000, 5000, nie? Dobra, przedłużamy sobie o 100 dni tutaj te akcje we Lwowie. I teraz cały czas pompujemy tutaj, cały czas pompujemy monarchię, no bo lecimy jak najszybciej w Czechy, nie? Musimy ich jak najszybciej zintegrować ze sobą i jedziemy. Dobra, git. Teraz usuwamy strajk robotników, strajk tutaj tych, wiecie, chłopski strajk. Zdążymy, więc luz. I później, i cały czas jeszcze zbieramy tutaj monarchistyczne jakieś tego typu rzeczy. Oczywiście tutaj mamy samą kawalerię na razie, to będzie, mam nadzieję, jak się Czechy nie zgodzą, to ja się popłaczę, nie? Naprawdę. Dobra, świetnie. Teraz od razu robię króla Czech. Nawet nie patrzę na nic, nie? Usuwam te dywizje, robię od razu króla Czech. Od razu. Instant jest zrobiony król Czech i później jest zrobiona instant integracja z królem Czech. No i staniemy naprzeciwko Niemców. Mam nadzieję, że uda nam się ich zatrzymać. Chwała Wielkiej Polsce, katolickiej, nieśmiertelnej. Dobra, król Czech się kończy robić. Tym razem to jest dobre podejście do achievementu. Dobra, i tutaj Czechy, no wygrywajcie tą wojnę domową. Szybko, panowie. Szybko, 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 szybko. Wygrywać. Wygrywać, wygrywać, wygrywać. Wygrali. Okej, uzbrojenie bojowników się skipło i teraz robimy zjednoczenie z Czechami, moi drodzy. Dobra, udało mi się złączyć z Czechami. Bardzo fajnie. Wejdziemy w Wojciecha Luzę na dowodzącego. Kolej nie będę łączył, nie będę tu nic robił. Teraz przygotowujemy się na 150 tysięcy miliardów milionów po prostu na Niemcy. I reszta mnie nie interesuje. Budować fabryki. Polski żołnierz musi udowodnić, moi drodzy, swoją wielkość, że jest olbrzymem na bitwie. Dobra, teraz staramy się zrobić najsilniejszą Polskę, jak to jest tylko możliwe. Cyk, 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 Anschluss Austrii, tego typu rzeczy. Szybko robiony przemysł, szybciutko robiony przemysł, nie? Staramy się wybudować jak najwięcej dywizji, jak możemy. Brakuje mi 600 artylerii, nie? Mam 9000 sprzętu broni, ale 900 arty mi brakuje, nie? To otworzę sobie aż specjalnie drugą linię i naładuję tutaj fabryk. No bo nie mam innego wyjścia, nie? To trzeba tak zrobić, nie? Trzeba naładować to fabrykami na razie. Dobra, udało mi się nadrobić artylerię. Mam 300 sztuk na plus. Będę jak najszybciej starał się werbować coraz więcej wojska.
I pamiętam, że mam granicę z Węgrami otwartą i tutaj trzeba mieć naprawdę z 15-20 dywizji, ale na razie pompujemy dosłownie tyle dywizji artylerii, ile mogę wypompować z tego kraju. Teraz się zaczyna nadrabiać broń, ciężarówki i wszystko, i pociągi. Mam nadzieję, że zdążę i że będę w stanie się przeciwstawić Niemcom, bo to by było naprawdę cholernie dla mnie korzystne, żeby po prostu ich zaatakować i już zniszczyć, nie? Żeby nie mieć problemu z Węgrami, oleję jeden fokus i będę starał się, zrobimy teraz tak, Straż Królewską i później spróbujemy Habsburga na tronie osadzić w Węgrzech. I mam nadzieję, że to będzie mój jedyny taki mini, chociaż sojusznik, że nie będę musiał tam trzymać dywizji na granicy. 600 artylerii na plus i pojawia się to, czego się bałem, że będę miał dużo artylerii, usunę te fabryki, usunę tą linię i teraz dajemy wszystko w pistolety, nie? Jedziemy na ostro, uzupełniamy wszystko, budujemy hardcore extreme dosłownie. No mam nadzieję, że będę w stanie tą Polskę utrzymać, no. Ty, nawet dobrze wygląda to raszowanie, nie? Tak szczerze. Naprawdę dobrze wygląda to raszowanie, bo mamy kupę dywizji, w razie czego, do walki. I jak się Węgry nie zgodzą na Habsburga, będę poprawiał z nimi teraz relacje, nie? Jak się nie zgodzą na Habsburga, dostanę na nich cel. Postaram się im jak najszybciej wypowiedzieć wojnę, wejść tam, zmarionetkować. Nie będę ich wzywał do wojny, co nie? I oni będą takim buforem i wszystko poleci na granicę z Niemcami. No ale powiem tak, problem się robi z pistoletami, nie? Pistolety się wolno robią. I specjalnie dodałem linię starej broni, żeby jak najszybciej srać tymi karabinami, bo to, za czym się rozbuja, to jeszcze trochę minie, a to się rozbuja szybciej, nie? I bo to jest stara broń i tak dalej. Węgry odrzuciły traktat z Trianon, okej. Okay. Rzesza Niemiecka żąda Sudet, nie? Dobra, powiem tak, jest problem, bo trzeba lecieć na Królewiec, nie? Jak najszybciej, dobra? I teraz tak. O Boże, wszystko albo nic, moi drodzy. Tutaj zostanie zatrzymana niemiecka machina wojenna. Jeżeli wypowiedzą mi wojnę, mam gwarancję od UK, powinienem wjechać w te Niemcy jak w masło, nie? Zobaczymy. Mam 20... Boże, jeszcze w ostatniej chwili podminię to na saperkę. Dobra, dziękuję. Czy dacie radę, Andrzeje, teraz? Powiedz mi, czy Niemcy wypowiedzą mi wojnę? 5000 wypowiedzieli. Wypowiedzieli mi wojnę Niemcy. Dobra, atakujemy jak najszybciej na Królewiec. Jak najszybciej po prostu zajmujemy Królewiec, żeby... O Boże, Niemcy mają tu wojsko. Ale dobra, widzę, że na granicy wytrzymujemy jeszcze. Ty, to nie ma takiej patologii, nie ma takiej tragedii. Dobrze, mamy to. Boże, panowie, no. Boże, przebili się przez Gdańsk. Dobra, nie było tematu. Zapomniałem, że Gdańsk do nich dołącza. Dobra, w ten sposób lecimy. Trzeba atakować tak czy inaczej, nie? Nie mogę pozwolić Niemcom. Gdańsk jest pusty, przez chwilę był. Czekaj. Zrobimy to. Ty, ale oni mają po jednej dywizji na granicy. Powinno nam się udać prędzej czy później, no. Oho, tutaj jest atak, widzę. Katowice mi padły. Dobra, trudno. Proszę, zaatakujcie tutaj, błagam was. Zróbcie coś. Węgry konorują Habsburga. Konorują. Boże, widzicie, już analfabetyzm wtórny mi się zaczyna. Jakim cudem oni tutaj stoją, nie? To jest niemożliwe. Jest? Dziękuję? Dziękuję. Do przodu. Uda mi się. To musi się udać, nie? Musi się udać. Zająć szybko te tereny. Szybko, Andrzej. Boże, że wy nie atakujecie. Jedna dywizja niemiecka, a tutaj 10 moich stoi. Dobra, wszyscy powrót na granicę. 1300 karabinów na minus. Kogo to obchodzi? Mam dodatkowe dywizje. Wystaw to. Ja pierdzielę, oni pod Warszawę doszli. Ty, ja nawet nie widziałem, nie? Czemu wy nie jesteście się w stanie utrzymać, panowie? Halo, wielka Polska nieśmiertelna. Co się z wami dzieje? Kontruj krak, Katowice. Kontruj to. Nie, te dywizje nie mogą się rozejść po prostu, nie? Jak tu zaopatrzenie nie dociera? Dociera. Boże, ja mam tyle dywizji na kratce, oni mnie jakimś cudem pchają, nie? Dobra. Chyba sytuacja. Jezus, Quipedes, nie. Dobra, jest, mam Quipeda. Mózg mi płonie dosłownie teraz, w tym momencie, nie? Panowie, trzymajcie się na tym froncie. Ty. Aha, bo ja doktryn nie mam nawet. Boże, ja zrobiłem wszystko. Wszystko zrobiłem, ale zapomniałem o doktrynie, nie? Aha, Niemcy mnie teraz atakują na tym, na buście do fortyfikacji, okej. Okay. A co z aliantami? Ty, dlaczego wy nie robicie nic? Macie z nimi wojnę przecież. Jak oni mnie... Czekaj, to przecież to lotnictwo, tak? No oni mają 400 maszyn, no ja nie mam powietrza w ogóle. Najważniejsze jest to, żeby po prostu odepchać ich jak najdalej od Warszawy, nie? Czechy są bronione cały czas, więc jest okej. Okay. 900 karabinów mi tylko brakuje. Zrobimy sojusz habsburski, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale Niemcy też są wyczerpane chyba, bo tutaj widzę bombardowania Berlina i tak dalej, dużo dały ze strony aliantów. No i Niemcy ruszyły na całym froncie. Nie no, powinniśmy się to bez problemu utrzymać w tych górach przecież. O Boże, przedmieścia Warszawy padają. Dobra, Królestwo Węgier przyjmuje zaproszenie do frakcji Paktu Habsburskiego. Świetnie. I teraz odzyskanie ziem. Muszę je odzyskać, nie? Odbierz region narodowy i tak dalej. Mogę to zrobić, żeby mieć achievement no more partitions, tak? Wtedy Królewiec i tego typu rzeczy staną się moim korem. Dobra, robię to. Królestwo Węgier do mnie dołączyło, ale nie wezwałem ich do wojny. Świetnie. I teraz Niemcy muszą parę dywizji wycofać na granicy z Węgrami. Świetnie. Jak wy tutaj, chłopie, dostajecie w ciery, nie? To mnie zastanawia. Dobra, spróbujemy poprowadzić jakiekolwiek ofensywki tutaj. Świetnie, cyk. Niemcy... O Boże, przetną mnie tutaj, tak? Dobra, wiesz co, wycofaj się tu.
Niech te dywizje uciekają. Dokładnie. Oddamy im memel i tak dalej, to nie ma znaczenia. Trzeba bronić Warszawy, to jest najważniejsze, nie? Tu byście mogli skontrować jakoś fajnie. No i super, dobra, Śląsk jest tutaj powiedzmy w porządku, nie? Niemcy nie dadzą rady, to nie ma opcji. Nie powinni nas podbić, nie? W sensie nie powinni dać rady, więc powinno być okej. Okay. Jeszcze karabiny tutaj mi na plus rosną, 5000 karabinów mam, więc jest super. Tylko trzeba fabryki troszeczkę nadrobić i będzie wspaniale, nie? Dobra, widzę, z tego co widzę, to już mniej więcej gdzieniegdzie czasami Niemiec się przebije, ale większość widzę, że będzie tutaj zatrzymywana tych Niemców, nie? Nawet zacznę budować w tym miejscu bunkry level 1, żeby mnie Niemcy nie przebijały tutaj. Bo tu to już widzę tragedia, nie? Tutaj to muszę wam powiedzieć, że jest ciężko. Ale tak czy inaczej powinniśmy dać radę, nie? Nie, no powiem tak, no to naprawdę nie wygląda bardzo źle, tylko że ja się boję poprowadzić ofensywę, nie? To jest... Muszę się przemóc po prostu, no. Dobra, mamy klejmy, mamy wszystko. Dobra, teraz to trzeba olać i iść w doktrynę. Ja bym się z chęcią odpalił, nie? Naprawdę bym się odpalił. W sensie plan bym uruchomił, nie? Korci mnie już. Bo tutaj dostałem klejmy na królewiec, tak? No i to będą już moje tereny, które będę zdobywał. Dostanę z nich manpower i tego typu rzeczy, nie? Więc to było bardzo fajnie ich tutaj przyszpilić. Dobra, Włochy zostały wezwane do wojny, czyli teraz Niemcy powinny wziąć dywizję z mojej granicy i polecieć do Włoch. 100%. Tak, widzę, że już poniekąd coś się powinno zacząć cofać zaraz. Spróbujmy zdobyć królewiec. Chyba nie damy rady, bo to miasto, nie? Dobra, Włochy straciły jeden teren, ty, to jest dobrze. Kurde, ja bym teraz się uruchomił na 200%. Dobra, udało mi się oddzielić królewiec, widzę, od nich. Odseparować tutaj. Świetnie. Panowie, do przodu, trzeba Gdańsk odzyskać. Świetnie, boom. I boom. I boom. Trzeba ich wymęczyć tutaj. Organizacyjnie, nie? Toż nawet nie chodzi o to, żeby zwyciężać, tylko żeby ich tutaj zamęczyć organizacyjnie. Dobra, świetnie. I tutaj. Wszyscy wracają na front. Ruszmy trochę front. Zobaczymy, co z tego będzie. Módlmy się, bo już widzę, że z zielonego robi się czerwony front, więc no... Ty, ale na Śląsku idzie nam nawet ofensywa bardzo dobrze. Wspaniale wręcz. Na Śląsku idzie dobrze ofensywa i tutaj też na północy idzie nawet okej ofensywa, nie? Zajmujemy Poznań. Dobra, Niemcom powinno braknąć dywizji. Lecimy YOLO 4000, nie? To już... Nie, powiem tak, to już nie ma na co czekać. To już trzeba się wbijać po prostu. Już nie ma na co czekać. Tu trzeba lecieć przed siebie cały czas. Permanentnie lecieć przed siebie, nie? Zaraz odbijemy Gdańsk. Zaraz będziemy odbijać Gdańsk. Będziemy przy Gdańsku. Tu są nasze kory, tak? Powinniśmy mieć na to kory. Dokładnie. Czyli zajmujemy tereny, które będą wspierały nas fabrycznie, nie? Dobra, stop. Przeorganizować linię frontu. Przeorganizować się na linii frontu, panowie. Świetnie. Niemcy wprowadziły tutaj dywizję na pewną śmierć. Niemiecki bot pomaga mi zwyciężyć z nimi, nie? Przecież oni tutaj nic innego prócz attrition nie będą mieli. Niszczyć. Last standa sobie włączyli, nie? Ostatnie stanięcie. Niemiec ostatni raz stoi pod granicą z Węgrami, moi drodzy. Zostaje już całkowicie wypchany. Do widzenia. Wszyscy ruszamy teraz na front. Z powrotem na front, panowie. Ruszać na front. Wracamy. Wracamy do gry. Patrz, oni mają organizację. Rusz na nich. Andrzej. Broń się, Andrzej. Dobra. Anders dostaje force attack. Wy wszyscy dostajecie pyk. Lecieć na Berlin. Musimy zniszczyć jak najszybciej Niemcy. Lecieć. Lecieć przed siebie. A tego no more partition achievementa nic mi nie odbierze. Lecimy. Po prostu lecimy. Zdominowaliśmy całkowicie Niemców w polu, czy to wszędzie, nie? Lecieć. Berlin jest nasz. Upadek Berlina. Gdańsk odbijemy? Odbijemy, towarzyszu. Znaczy, królu, tak? W tym wypadku. I tak trzeba było zrobić od początku, a nie bawić się w jakieś śmieszne drogi, tylko wziąć najbardziej OP drogę i robić po prostu coś, żeby robić. Wiesz, o co chodzi? O to właśnie chodziło. ZSRR robi na mnie cel wojenny. Wspaniała sprawa. Ile mam? 75 dni. No, super. Super. Nie mogłem się już doczekać, nie? Naprawdę. Na szczęście mam 10 tysięcy broni, więc będę w stanie jakoś to zaopatrzyć, nie? Mam nadzieję. Lecieć i się nie ociągać. Nie no, Niemcy muszą paść, nie? Nie wierzę w to, że Niemcy nie padną. Nie wierzę w to, no. No nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę, że Niemcy nie padną. I co teraz, Niemcy kapitulują? Tak! Świetnie. Dobra, powiem tak, olewamy wszystko, lecimy na granicę z ZSRR, boom. Połowa tych dywizji odchodzi, ustawiamy na granicy z Włochami, boom, 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 boom. Lecimy do Włoch. Węgry dają mi 12 dywizji, dziękuję Węgier. Ale to jest bardzo dobra opcja, ZSRR ma na mnie cel i jeszcze go nie uzasadniło. W sensie nie wypowiedziało mi wojny, bo idą po Estonię, Litwę, Łotwę. Ja tutaj mam 7 tysięcy broni, ale będę starał się zbierać jak najwięcej dywizji, żeby się zabezpieczyć też na Litwie, no. Robi się strasznie problematycznie. Ty, bardzo możliwe, że mi się uda przebić tą prowincję we Włoszech. Udało się. Ty, udało się. Nasza polska armia będzie starała się zdobyć teraz coraz więcej włoskich terenów. Czekaj, wejdź tu. Proszę, dasz radę, Andrzej. Dasz radę, wierzę w ciebie. Połamiemy Włochy. Wspaniale. Mamy to. Mamy Wenecję. Ty, jak mi się to uda, no to naprawdę będzie w porządku, nie? Ty, chyba nam się uda połamać Włochy. Jednak damy radę. Ty, my chyba po prostu jako Polska sami skapitulujemy praktycznie Niemców i Włochów jednocześnie.
Dobra, ruszyliśmy i lecimy. Ci mają tego last standa uruchomionego, ale no nie wiem, czy im to coś pomoże, nie? Powinniśmy coś przebić chociaż z jedną prowincję, nie? O, last stand się skończył i skończy się Republika Włoska, nie? Proszę bardzo. Proste. ZSRR wypowiedział wojnę, celem jest Estonia. Estonia dołączyła do frakcji aliantów. Ty, rzeczywiście. Alianci walczą przeciwko ZSRR teraz. Super. Świetnie. ZSRR jeszcze we mnie nie ruszyło, ale ZSRR zostanie zmiażdżone, nie? Byleby Niemcy zaanektować. O, to by było super. O nie, czekajcie, bo tutaj po prostu plan wybitnego stratega Miażdżycowa się odpalił i doktor Miażdżycow tutaj proponował ofensywę na lewo zamiast na południe. Na lewo, czemu to nikogo nie dziwi? Wejdźmy do Rzymu. Zobaczymy, co będzie tym razem, nie? Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Dobra, robię byle jakie badania, kogo to obchodzi, my ich mamy po prostu podbić, nie? Wysyłamy na Palermo ludzi. Anuluję dostęp. Anglikom i anuluję tym dostęp ludziom. Świetnie. Dobra. Ty, no i Włochy powinny skapitulować. Jezus, jak Anglicy coś zabiorą w tej konferencji z Niemiec, to ich... Naprawdę, nie? Jest! Boże, mam konferencję! Zaraz się popłaczę ze szczęścia. Naprawdę, zaraz będę płakał. Byleby tego nie spieprzyć teraz. Całe Niemcy muszę wchłonąć, calutkie. Nie mogę. A bez Austrii? Też nie mogę bez Austrii wchłonąć, nie? Dlaczego? Dobra, lecimy dalej. Ty, a puppet? Nie, dobra, czekajcie. Nie chcę zrobić. Dobra, zrobimy na razie ryzyk fizyk. Raz, dwa, okej, udało mi się zjeść całe Niemcy. O Boże! Udało mi się zjeść całe Niemcy, moi drodzy. Ty, i z Włochów marionetkę? Czekaj, pyk. Czekaj, czy to zadziała? Czekajcie, zjem jeszcze Sycylię. Okej, super. I pyk. I z Włochów jeszcze marionetka powstała. I teraz tak, no more partition. Trzeba sprawdzić wymaganie... Tak, Rzesza Niemiecka nie istnieje. ZSRR musi być w mojej frakcji. Ty, Królestwo Polskie to całkowicie niepodległe państwo. No jesteśmy oczywiście, że niepodległym państwem. Czemu to jest niezaznaczone? Dobra, no teraz czas na ZSRR, tak szczerze, nie? Czas na ZSRR, czas na ruskich ruszać. Mogę zaprosić do frakcji Albańczyków, dawaj. Dobra, to jest czas. Czas im... Dobra, i ZSRR mnie zaatakowało, wspaniale. Wzywam Albanię i wzywam Włochy, oczywiście, że tak. Albania, Włochy, Węgry, wszyscy zostają wezwani do broni. Mhm. Tutaj blokujemy się od desantów, tutaj ZSRR. Ty, ale zobacz, teraz wypowiedziałem im wojnę i sami mnie atakują, sami się na mnie wypalają, nie? W sensie super. Super sprawa. No i super. 200 tysięcy manpowera, będę miał jeszcze więcej, jak wrzucę obowiązkową służbę. Farmimy sobie teraz manpowerek, świetnie i wspaniale. I później praktycznie puszczam plan, bo widzę, że ZSRR to się samo chce załatwić o mnie, więc nie ma problemu, nie? Przetestujmy, czy te dywizje lepiej zadziałają, powiedzmy, w walce tutaj, nie? No jest okej. Okay. Ty, dywizje 22 rozpiętości okazały się lepsze niż 30. Dobra, zwiększyłem template o jeszcze jedną artylerię. Powiem tak, this is time for Holy League, moi drodzy. To jest czas, żeby zmieść Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich z tej ziemi, nie? To jest czas, żeby ich unicestwić. To jest czas, żeby ruszyć. Nawet ich last stand ich nie obroni, nie? Zniszczymy ich na każdym froncie. Zniszczymy ich wszędzie. Pokonamy przeciwnika. Nie poddamy się. Nie będziemy się zachowywać jak ci zdrajcy narodu polskiego, polscy politycy w okresie międzywojennym. Zachowamy się jak prawdziwi bohaterzy. I gdy przybyli uskrzydleni husarze i okrążyli pół armii sowieckiej na Litwie, to nasza drużyna poszła dalej. No i to będzie chyba na tyle. To powinien być ten achievement, powinno się udać. Powinno się super udać, nie? W razie czego? I powinniśmy zaanektować ZSRR. Ale nie będę ryzykował, bo tutaj AI będzie starało się ukraść teren, więc zmarionetkuję Związek Radziecki. I będę mu oddawał tereny, nie? Bo to musi być we frakcji chyba chłop. Tak, ZSRR jest członkiem frakcji ze mną, czyli że są moimi kumplami. Dobra, marionetkujemy ZSRR i powinien się udać ten achievement, nie? Naprawdę powinno się to udać. Ale ruszyliśmy. Trzeba ich zmieść tutaj z powierzchni ziemi, nie? Ruszamy YOLO, już nie ma co się zatrzymywać. Sowieci nas już nie zatrzymają. No powiem tak, tutaj zrobienia tego achievementa nie ma co relacjonować. Teraz aktualnie sobie chwilę poczekamy właśnie w tym miejscu, bo mamy 6000 artylerii na minus, nie? Więc po prostu sobie chwilę poczekam, otworzę sobie drugą linię i zaczniemy produkcję masową artylerii, bo raczej ZSRR w ten sposób nie podbije, ale i tak będziemy atakować po prostu tępym, pustym puszem przed siebie. To będzie główny mój tutaj jakby cel tej kampanii, nie? Tępy, pusty pusz przed siebie i tyle. O właśnie, zobaczcie. Tutaj kolejne dywizje trafiają do kociołka. Mhm. Wy kontra, pyk. No i właśnie o to chodzi, nie? Żeby eliminować jak najwięcej tych ludzi stąd, teraz. W sensie chodzi mi o grę tylko i wyłącznie, o Hearts of Iron, żeby nikt sobie czegoś nie pomyślał, nie? Nie no, ładny mają atak nasze dywizje, ładnie zwyciężamy polu. Mhm. No i kolejne wojsko, zobaczcie, do piaszku. Dobra, już za długo się naczekałem. Leć. Musimy zdobyć ZSRR, ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby alianci, wiecie co, o co chodzi? Żeby alianci tutaj coś robili, bo tutaj już widzę, już zaczynają tutaj te swoje mordy alianckie wpieprzać, nie?
tam, gdzie ich nie potrzeba. No i dobra, no tutaj raczej ZSRR zmieni... Dobra, czekamy do konferencji pokojowej. Zobaczymy, czy uda nam się ugrać tutaj konferencję pokojową, bo jak nie, to się chyba popłacze, nie? Więc tak, mamy konferencję pokojową. ZSRR musi być pode mną, więc od razu strzelę marionetkę. Zobaczymy, czy się uda. Mam taką nadzieję. Państwo marionetkowe. Dobra, mamy państwo marionetkowe. Wyzwój Republiki. Jezus, nie! Widzicie? Widzicie? To za psychopata projektował te konferencje pokojowe, nie? Naprawdę. Psychopata jakiś projektował w paradoksie te konferencje pokojowe. Nie wiem, co trzeba mieć... Już nawet nie chcę mi się gadać na ten temat, po prostu... Wiesz, o co chodzi? Boże, czy to będzie achievement? Zaraz zobaczymy. Mhm. Konferencja pokojowa dobiegła końca. Jest! No more partitions. Mamy to. Mam achievement. No more partitions. Boże, udało się. Mam no more partitions, nie? Mamy to. No more partitions. No more partitions jako Polska, mniej Niemcy i tak dalej, po prostu pod kontrolą. Kolejne achievementy będą nadchodzić z kolejnymi rzeczami, ale no powiem tak, trochę się napociłem, pomimo że boty mi tu nawyzwalały po prostu różnych krajów. Dobrze poszło, nie? Dobrze poszło, naprawdę dobrze poszło i jestem zadowolony.